parę słów na temat Ewangelii. Jan Chrzciciel właśnie woła tych swoich uczniów i ciekawe jest, że przecież sam Jan Chrzciciel zobaczył w Jezusie Mesjasza, a teraz jakby miał wątpliwości. Po tym chrzcie, kiedy Jezus był ochrzczony w Jordanie, Jezus poszedł głosić Ewangelię i na pewno ten Jan Chrzciciel słyszał dokładnie, co się działo z tym Jezusem i postawił to pytanie. Tak jakby zwątpił, nie? Czy ty jesteś tym, który mamy oczekiwać, czy jakiegoś innego? Dlaczego? Myślę, że dlatego, że Jan Chrzciciel przecież głosił nadchodzący sąd Boży, nie? Gniew Boży. Trochę jak w tym pierwszym czytaniu, nie? Gdzie to jest taka wielka deklaracja przez proroka Izajasza o tej potędze Boga. Bóg mówi o swojej potędze. Ja czynię światło, stwarzam ciemność, stwarzam pomyślność, stwarzam niedolę. Wszystko to czynię. Takie pokazanie potęgi Boga, który jest nad ziemią. Więc Jezus w tym czasie, jak to jest napisane, wiele osób uzdrowił, nawet wskrzeszał umarłych. Nie? Idźcie donieść Janowi, że niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, tędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają. A tu przychodzi ten Jezus i pokazuje swoją, znaczy miłość Boga w nim do ludzi chorych, nawet zmarłych. Jest ostatnia część tego zdania. Ubogim głosi się Ewangelię. Czyli Bóg zniża się do tej całej naszej ludzkiej niedoli, nędzy. Przychodzi do chorób. Przychodzi do chorób, jakie mamy. Nie chodzi może tylko o te fizyczne choroby. Tu ubogim głosi się Ewangelię. Ubogim może duchowo. Albo nędznikom. Dlatego może w tym pierwszym czytaniu, że śpiewaliśmy pieśni na wejście niebiosa rosę spuśćcie nam z góry. To jest dokładnie cytat z tego pierwszego czytania. Niebiosa wysączcie z góry sprawiedliwość i tak dalej. Niech ziemia się otworzy. Niech zbawienie wyda owoc. To jest obraz tej takiej właśnie spieczonej, bezowocnej ziemi. Tej naszej ludzkiej nędzy, tej naszej biedy. I wołamy, żeby te niebiosa się otworzyły i spadł ten deszcz Bożej łaski, przemienił ziemię w ogród. Ziemia wydała owoc. Dlatego może dalej jest napisane: Bóg sprawiedliwy, zbawiający nie istnieje poza mną. I dlatego jest napisane właśnie: nawróćcie się do mnie, by się zbawić. To otwarcie się ziemi to jest obraz nawrócenia. Znaczy, na czym polega nawrócenie? Tu skończymy. W tym przypadku my czasami myślimy, że nawrócenie to jest jakiś ogromny wysiłek. Przecież nie wiadomo, niestworzone rzeczy musi uczynić, żeby ten Bóg mu przebaczył, pokochał. No oczywiście, że człowiek musi dokonać jakiegoś wysiłku, ale tym wysiłkiem jest jakby otworzyć drzwi, znaczy otworzyć tę duszę na Boga, na tę zbawiającą łaskę, bo tylko Bóg może mnie zbawić. To jest takie, tak chcę Boże, żebyś zmienił moje życie. I to nie musi być radykalna zmiana natychmiastowa. To może być zmiana powolna, cierpliwa. Tak jak umiem. Tak jak potrafię teraz. I taki jest ten Jezus. W całej delikatności dla człowieka, którego nie chce niczego zmuszać. Dlatego Jezus w tej Ewangelii Łukasza jest tak pokazany. Jako ten dobry pasterz, który skaleczonych, chorych i słabych ludzi obejmuje swoimi ramionami, swoją opieką, aby ich uzdrawiać.